I pokażę się z widokiem. A ja witam was. Jest chwilkę przed godziną 8. No ja jestem zapuchnięta, bo wczoraj do późna siedzieliśmy, ale mamy sobotę. Na 8 jest aquaerobik, więc ja mam na sobie strój i lecę poćwiczyć. No i już po zajęciach aquaerobik. Było super. Mówiłam, że jest sobota. Mówiłam. Godzina 8:45. Ja idę do pokoju się wykąpać, zrobić makijaż, uczesać i niedługo pewnie moja rodzina też stanie i będziemy schodzić na śniadanko. Umieszczamy rączki i knychaj stąd, tak? I idź się już ubieraj. Dobrze? Dobrze, spokojnie, nie widać cię. No fajnie wyszedł ten makijaż. Rozświetlacz. Mega. Dobra. Ja się ubieram i zmykamy na śniadanko. Drugi dzień naszego pobytu, każdy się jakoś teraz rozszedł w swoją stronę. Chłopcy w barze, dzieci w sali zabaw i na animacjach, dziewczyny poszły na masaże, a ja przyszłam chwileczkę się z wami przywitać. To zrobię jednego takiego kręconego, wiadomo, vloga. Przyszłam na chwilkę do pokoju, poprawić sobie makijaż, muszę się jakoś inaczej uczesać, bo mam jeszcze fryzurę z aquafitnessu, ale ten aquafitness fajny. Muszę jeszcze sobie właśnie rzęski poprawić, bo mi się coś zwichrowały, ale powiem wam, że wczoraj siedzieliśmy do bardzo późna, chyba do pierwszej w nocy w lobby, tam wiadomo dryneczki i tak dalej i wszyscy są tacy zblazowani, po prostu wszyscy są śpiący. Ja też po prostu po tych animacjach dzieci wyszłam sobie do lobby, tam do chłopców i usiadłam w tak wygodnym fotelu, no i stwierdziłam, że chce mi się spać, ale nie będę spać. Ogarnę się tutaj trochę. No i chciałam się tylko z wami przywitać. Makijaż kosmetykami koleżanki jest przepiękny. Ona też jest zachwycona rozświetlaczem, bronzerem, cieniami. No po prostu mówi, że to jest, że to było takie fajne przeżycie, taki challenge, zamiana kosmetyczek, że coś niesamowitego. Więc może uda mi się za chwilkę szybciutko zmontować ten film, jak się uda. I może wam wrzucę na rano, na jutro rano. Zobaczymy. A póki co mamy 12:30 i słyszycie głosy na korytarzu, bo tam tuż za nami remontują drugie skrzydło. Więc no troszeczkę słychać tutaj panów i panie, które koordynują ten remont. Ale w nocy było cichutko, wygodnie. My mamy z mężem takie małżeńskie łóżko z jednym dużym materacem, a nie dwoma łączonymi pojedynczymi. I to jest super. No ja się wyspałam, naprawdę. Chociaż ciut było mi za krótko snu. Spałam takie 7 godzin i no mogłabym jeszcze z godzinkę przysnąć. Śniadanko było pyszne. O, poduszka na mnie leci. Na śniadanko zjadłam dużo warzyw z sosem winegre, w zasadzie taką sałatkę sobie zrobiłam. Jedną malutką bułeczkę z twarożkiem wędlinką i taką jedną zapiekankę. Tutaj taką słynną zapiekankę, którą zawsze mają
O, widzicie, świecę się, bo się nie przypudrowałam, więc zaraz się przypudruję, bo już koleżanka mi oddała kosmetyczkę. Ja teraz sobie patrzę na widok na jezioro, a z drugiej strony mamy widok na morze. To znaczy, z drugiej strony hotelu jest widok na morze. My mamy akurat okna od jezioro, od jeziora. I dzisiaj jest bardzo zimno, wieje straszny wiatr i póki co jeszcze nie byliśmy na spacerze, ale myślę, że przed obiadem na pewno pójdziemy. No, dobra. To tyle. Ale wam nagadałam. Trochę humor mi wraca, więc myślę, że powoli do przodu. Mam nadzieję. Bye. No i poprawiłam trochę makijaż, uczesałam inaczej włosy i jestem tak zadowolona z tych włosów, z wygładzenia tą szczotką, którą kupiłam i nałożenia tych specyfików, ale to wam opowiem może kiedyś tam bliżej. Ale mam tak gładziutkie włosy, jak dawno takich nie miałam, także no cieszę się bardzo. Tu muszę wypuszczę, bo tak za... O, dobra. I schodzę na dół. Na kawkę do Lobby Baru, bo tam mamy właśnie takie duże pomieszczenie, gdzie są super fotele, kanapy, są gry, a właśnie drę mi zabrać. Książki, można sobie poczytać, pograć, zamówić drineczka, piweczko. Miałam zjechać windą, ale stwierdziłam, że dobra, idę na pieszo, zawsze to parę kroków więcej, a z 7 piętra, no to trochę będzie, nie? Więc podreptam. Nie wiem, ile kroków wpadnie. Może z 300, ale zawsze coś. Fajnie to na tych półpiętrach są takie sofy. Jakby ktoś się zmęczył, może odpocząć podczas schodzenia. Patrzcie, mam już 5. I cały czas kółko, byleby mi się w głowie nie zakręciło. Idę do chłopaków. Mam tu pełną torbę pakoci, gier, książkę sobie wzięłam, słuchawki i spędzamy czas wszyscy fajnie właśnie na parterze w Lobby Barze. Centymetr, trzecie piętro. Pokoje od 302 do 348. Ogólnie jest tutaj 800 pokoi. Więc no jest trochę. Gdzieś było spa, pamiętam. Albo drugie, albo pierwsze piętro. A, pokażę wam tutaj widok na parking właśnie z drugiej strony i na las, za którym jest morze. Niebo troszkę płacze, ale właśnie tam za lasem jest morze. Tak naprawdę no, mamy tylko 100 metrów i jesteśmy nad naszym pięknym morzem. A, to są gabinety z pana pierwszym piętrze. Pani Sola, do chwilania. Nie ma nic dzwonić. Ale ja będę numer telefonu. Dobrze, 501? Dobra, zobaczymy, może się coś dzwoni. Wzięła pani mój numer telefonu, więc jak ktoś mi jest dzielny, to pójdę sobie na masażyk.
Masz coś dla łabędzia? Nie. O, tam jest dużo kaczuszek. Tak. Tam dalej. O, tak, żeby ci nie było widać tych rurek. No. O, i teraz kliknij. Fajnie. Misiu mały? Misiu mały. Misio Pysio, obądek piękny. O, napił się chyba. Zobaczcie, jak woda zamarznięta jest. Zobaczcie, jakie tam ślady na wodzie. No. Prowadzą tam do stada kaczuszki. Thank you.
No nadal nie słyszę. Tak. Zaczynamy? Tak. Zapraszamy kilku odważnych chłopaków. O nie. Thank you.
Super! Co rysujesz? Żabę? Dzisiaj można w końcu pochodzić. Co tam chodzi? Co znalazłeś? Co tam? Nigdy też nie robiłem. Ile tu kamyczków? Piti, chodź zobacz na tego! Misiu, zobacz! Tego też zabrać. No piękny! Szukamy bursztynku. Gdzie jest? A tu, taki maluszki? Thank you.
Zgłaszamy się do zabawy w jakiś sposób. Pierwsze to jest, można oczywiście do mnie podejść i się zapisać. Drugi numer to jest taki... Taką może dumkę.
musimy już kończyć, więc siadamy na maga. Teraz na chwilkę usiądź i poczuj, wyprowadź się. I już po jodze, było super. Idę teraz się wykąpać i na śniadanie. Mamy 12:30, widzicie za mną bałagan, ale to nic. Okropnie dzisiaj wieje, ale to okropnie, tak okropnie, że nie mogłam spać w nocy. Jezioro całe się tutaj buja, bardzo słychać właśnie ten wiatr i do tego pada deszcz, więc chyba dzisiaj nic ze spaceru. No ale zobaczymy, dopiero 12, więc jeszcze troszkę przed nami. Ja przyszłam chwilkę się poprawić i lecę do lobby, biorę ze sobą książkę. A synek leci na warsztaty rękodzieła. W tamtym roku też byliśmy i lepił taką glinianą miseczkę bardzo fajną. Robił bransoletki i wiele innych fajnych rzeczy. Pierwszy blok się zakończył, ogólnie są dzisiaj 3 bloki rękodzieła. Drugi blok zaczyna się właśnie za chwileczkę, a trzeci o 15:30 i będzie trwał aż do 18:00, więc akurat do obiadu, kolacji. A wieczorem dzisiaj mamy, jeśli chodzi o atrakcje dla dużych i małych, to dla małych będzie disco, a dla dużych zespół Kaszaloty będzie grał szanty. Lecę do chłopców, oczywiście schodami dla kroczków, chociaż trochę metodę małych kroków z 7 piętra, nie 6, 7. Także lecę do dalszej zabawy.
tu, chodź, nie testuj. Patrzcie tam. Latarnie? No. Idziemy. Thank you.
czy jest po nich. Ale jak się szczepiły. Nie czas wracać do domu.